wygląda mój dzień. W każdym roboczym tygodniu przyjeżdża pod mój dom samochód pracowniczy, który mnie zabiera o określonej godzinie i o określonej przywozi. Gdy przyjeżdżam do pracy, najpierw mam godzinną rehabilitację ruchową. Po odbyciu jej przyjeżdżam tutaj na salę. I co robię zależy od danego dnia, ponieważ nigdy nie jest tak, że mam pracę na jeszcze mniej. Ewa zajmuje się pisaniem tekstów, a ja czasami graficznie coś tam zrobię. Współpracujemy ze sobą, ale to zależy od danego dnia, co muszę zrobić, bo nigdy nie jest tak, że mam pracę na jakiś tam, powiedzmy, miesiąc. Nie, to zależy od potrzeb. Ze względu na specyfikę mojej niepełnosprawności nie jestem w stanie mieszkać zupełnie sama i w przyszłości chciałabym mieszkać z asystentem. Mimo że mam rodzinę, które mnie kocha, mam świadomość, że oni również mają prawo do własnego życia. Praca osoby z niepełnosprawnością w ciągu dnia jest odciążeniem dla jego opiekuna. No, musimy to sobie jasno powiedzieć. To nie jest tylko odciążenie dla opiekuna, to jest odciążenie dla całej rodziny. To jest odciążenie dla systemu pomocy społecznej, ponieważ ta osoba nie pójdzie po zasiłki do MOPS-u, tak? Mi się podoba, że mogę tworzyć coś z niczego. Praktycznie, że mogę zrobić coś dla ludzi, co jest im potrzebne i co im sprawia radość po prostu.